Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. W dzisiejszym filmiku chciałabym Was zachęcić do zbioru nasion z roślin, które właśnie teraz przekwitają, tak aby w przyszłym roku mieć własne nasiona na kwietną łąkę czy rabatę kwiatową. Bo po co mamy wydawać pieniądze na stosunkowo drogie nasiona, kiedy możemy zdobyć to, co nam natura bardzo szczodrze oferuje. Kiedy takie nasionka zbieramy? No właśnie po przekwitnięciu roślin. Mamy teraz bardzo dobrą porę, było parę dni suchych, w związku z tym są kwiatostany już przekwitnięte, dobrze wysuszone i nasiona bardzo łatwo jest pozyskać. W tym roku nasiona na moją kwietną łąkę czy na rabaty kwietne, które sobie tutaj tworzyłam, kupowałam w sklepach ogrodniczych, ale w przyszłym roku nie zamierzam tego robić, ponieważ natura bardzo szczodrze nas obdarowuje i możemy te nasiona pozyskać samodzielnie. Akurat stoję przy krzaku aksamitki, która jest bardzo wdzięczną rośliną. Doskonale nadaje się na kwietne łąki. Ma niewielkie wymagania, właściwie rośnie na każdym podłożu. U mnie rośnie nawet na czystym piachu. Także zachęcam wszystkich, którzy do tej pory nie mieli doświadczeń z aksamitką, żeby się pokusili. Tym bardziej, że jest to również bardzo dobra roślina lecznicza. Można z niej robić wyciągi olejowe czy alkoholowe, które będą służyć zdrowiu. Jeżeli ktoś jest ciekawy i chciałby się więcej dowiedzieć na temat właściwości leczniczych aksamitek, to odsyłam do Ruty Kowalskiej i jej księgi zielarskiej O czym szumią zioła, którą możecie znaleźć na Facebooku. Naprawdę warta polecenia pozycja, jeśli ktoś się interesuje ziołami. No ale dobrze, mam tutaj aksamitkę i chciałabym pozyskać nasionka. Nasiona zbieramy w taki właśnie jak dzisiaj, słoneczny i suchy dzień. Najlepiej, jeśli tych dni poprzedzających nasze zbiory, takich słonecznych i suchych, będzie kilka. Wówczas te przekwitnięte kwiatostany dobrze obeschną i łatwo nam będzie uzyskać już wysuszony materiał bez ryzyka, że potem nam zapleśnieje. A więc podsumowując, jak mamy taki właśnie słoneczny, suchy dzień, albo było kilka takich słonecznych, suchych dni po sobie, możemy przystąpić do zbioru nasion. Tutaj mam na przykład przekwitnięty kwiatostan aksamitki, który już dłuższą chwilę sobie na krzaku został i zobaczcie, po oberwaniu i rozkruszeniu mam całą garść nasion, bardzo dobrych nasion, które możemy wykorzystać w przyszłym roku. Za kilka takich garści byście musieli zapłacić w sklepie ogrodniczym kilka, nawet kilkanaście złotych, a więc lepiej to zrobić samemu. Tak więc zbieram aksamitki, ponieważ chciałabym je wykorzystać do wysiania na przyszłej kwietnej łące. Jak Wam wspomniałam, aksamitki to niezwykle wdzięczne rośliny i rosną praktycznie na każdym podłożu. Wysiewam je wiosną już po przymrozkach, ponieważ są wrażliwe na przymrozki, a odwdzięczą się nam przepięknym kwitnieniem przez całe lato aż do jesieni. Tych aksamitek u mnie przekwitniętych i z pełnymi nasion, przekwitniętymi kwiatostanami mam tutaj naprawdę bardzo dużo i będę je zbierać osobno, ponieważ chciałabym w przyszłości, kiedy będę robić tą mieszankę na kwietną łąkę, chciałabym mieć wpływ, jak procentową ilość tych nasion chcę użyć w swojej mieszance. Również radzę Wam, żeby nasiona poszczególnych roślin zbierać oddzielnie i sobie opisywać. Dzięki temu będziecie mogli stworzyć własną kompozycję kwiatową wedle swojego uznania. A teraz przejdźmy do kolejnych kwiatów, które również są bardzo wdzięczne i naprawdę rosną na każdym podłożu. Nawet na tak słabej ziemi jak tutaj też pięknie mi wyrosły i zachęcam, żeby je mieć właśnie na kwietnej łące, ponieważ pięknie kwitną, mają barwy od takich różowych jak ten tutaj.
do jasno-różowych, a nawet białych, no mają różne kolory. Ja mam tutaj głównie różowe. I znowu oberwę przekwitnięty kwiatostan, zaraz Wam to pokażę. A więc popatrzmy, mamy tutaj właśnie przedstawiciela gatunku kosmos i przekwitnięty kwiatostan. Teraz on jest już wysuszony i możemy się pokusić o zebranie nasion. Zobaczcie, również one wypadają mi na rękę, wykruszają się. Ten musiał przekwitnąć niedawno, ponieważ te nasionka nie wypadają z taką łatwością i prawdopodobnie będą wymagały jeszcze trochę podsuszenia, żeby mi nie zapleśniały na jakimś w gazecie rozłożone przez parę dni, na pewno do siebie dojdą. Zobaczcie, jakie to jest proste. Z jednego kwiatu pozyskujemy całkiem sporą ilość nasion, które w przyszłym roku będziemy mogli wysiać w tym miejscu, gdzie powstanie piękna kwietna łąka. Oczywiście na mojej kwietnej łące nie może zabraknąć chabrów. I te również już przekwitły i nasionka się wysypują. Wystarczy obłamać kwiatostan i rozkruszyć i pozyskujemy nasionka, które sobie w przyszłym roku wykorzystamy u siebie. Obok rośnie topinambur i ten też już jest gotowy do wykorzystania. Zobaczcie, oberwę całą tą główkę. Jak ją trochę tak poczochram, to zobaczcie, ile nasionek się wysypuje z takiego jednego kwiatka. Całkiem sporo. No idzie i trafia do pojemniczka na przyszły rok. Mój nagietek również przekwitł i zobaczcie, kiedy rozkruszę wysuszony kwiat, pozyskuje nasionka. Zobaczcie, tu mam też takie bardzo urocze kwiatki. Bardzo mi się podobają i też chciałabym pozyskać nasionka z nich. Nie wiem, czy tu mi się coś uda, ale są. Jeszcze jest parę, więc mogę zebrać i na przyszły rok rozmnożyć sobie tą bardzo wdzięczną roślinkę, która również świetnie sobie radzi na takim słabym podłożu. Nie wiem, co to jest za roślinka, ale ma właśnie takie pomarańczowe i żółte kwiatuszki. No i kochani, tak postępuję z każdą rośliną, którą tutaj znajdę na kwietnej łące i którą uznałam, że chciałabym mieć w przyszłym roku. Dzięki temu oszczędzam naprawdę spore kwoty pieniędzy. Po zebraniu nasion z roślin, które kwitły w tym roku, pozyskałam taką ilość nasion, za którą musiałabym zapłacić, przypuszczam, około 100 zł albo nawet więcej. A więc skoro możemy to mieć za darmo z naszych własnych upraw i jest to tak proste, no to zachęcam wszystkich do zbioru nasion. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa, pa!